z tego powodu mamy, że aż tak wielu z Państwa postanowiło przyjść. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Moim Państwa gościem dzisiaj, bo to będzie rozmowa, to nie będą takie jakieś prelekcje ani wykłady naprzemiennie prowadzone o filozofii i o fizyce, tylko to będzie rozmowa, skądinąd będziemy się odwoływali do takiej dobrej sokratejskiej, jeszcze ze starożytnej Grecji, wychodzącej się tradycji, żeby w rozmowie właśnie różne problemy naświetlać i w rozmowie próbować pewne kwestie skomplikowane wykładać jak najprościej. Doktor habilitowany Jan Fedeńczuk będzie z nami dzisiaj, fizyk teoretyczny, który się fizyką kwantową zajmuje i właśnie o fizyce kwantowej będziemy dziś mówić i o różnych konsekwencjach metafizycznych pewnych odkryć fizyki kwantowej właśnie. Może powiem, o co chodzi z tymi konsekwencjami, dlaczego właściwie w tytule jest tego spotkania są dwa słowa, fizyka i metafizyka kwantowa. Chodzi o to mianowicie, mówiąc pokrótce, że w zachodniej kulturze czy w zachodniej cywilizacji były, czy są właściwie nadal takie dwie zasadnicze instancje, które dostarczają obrazu świata, całościowego obrazu świata, pewnych ogólnych, muszę się przyzwyczaić do tego mikrofonu, bo on jest bardzo czuły. Właśnie, nie wiem, może ustawię struny głosowe ciszej. Obraz świata, czy pewien ogólny model, czy pewien zestaw takich bardzo bazowych, podstawowych założeń co do tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy, kim w tej rzeczywistości jesteśmy, jakie są w tej rzeczywistości pewne podstawowe cechy, jakie prawa rzeczywistością rządzą i co z tego wynika dla nas. Dla nas już nie w takim trybie naukowo-poznawczym, tylko dla nas istot ludzkich, które jakoś próbują się zorientować, co tutaj właściwie robią, dlaczego się tutaj znalazły i w jaki sposób mają, czy mogą swoje życie przeżyć dobrze. I co to w ogóle znaczy, żeby życie dobrze przeżywać. Więc ten obraz świata kształtowany w kulturze zachodniej był przez dwie główne instancje. Mam na myśli rzecz jasna Kościół katolicki i naukę, nowożytną naukę. Kościół katolicki, można powiedzieć, od początków swojej politycznej, państwowo-twórczej ekspansji, czyli gdzieś tam mniej więcej od IV-V wieku, staje się siłą w Europie dostarczającą obrazu świata właśnie. Religia w tym wydaniu, także filozofia, która jest traktowana jako pewnego rodzaju instrumentarium, którym religia się posługuje, dostarcza ludziom pewnego ogólnego obrazu rzeczywistości, ogólnego i szczegółowego zarazem, ponieważ właściwie filozofia, religia, teologia i Kościół jako instytucja spełnia taką rolę, jaką dziś spełnia nauka. Wówczas Kościół spełnia taką rolę. Bardzo drobiazgowo opisuje rzeczywistość, opisuje pewne w rzeczywistości działające prawa, odpowiada właściwie na wszystkie pytania, jak świat jest zbudowany, w jaki sposób, jakie siły w nim działają, dlaczego tak, a nie inaczej jest zbudowany, na dodatek jeszcze, jakie to ma ogólne znaczenie. W pewnym momencie, ja oczywiście mówię w dużym uproszczeniu i w dużych skrótach, w pewnym momencie zaczyna się w zachodniej kulturze rozwijać pewna autonomiczna instytucja. Instytucja nie w znaczeniu, że to jakaś organizacja albo jakaś grupa zhierarchizowana i ustrukturowana, tylko instytucja w takim najprostszym sensie, pewnego rodzaju perspektywa, która jest budowana przez początkowo osoby czy ludzi, którzy z Kościoła katolickiego rzecz jasna się wywodzą i posługują się pewnymi narzędziami wypracowanymi także przez katolickich teologów, także przez filozofów wspierających ten model kościelno-chrześcijański. W którymś momencie historii ta instytucja
mówię o nauce nowożytnej, właśnie zaczyna się coraz silniej autonomizować i okazuje się, że wypracowana przez te instytucje czy przez osoby, które ją tworzą, metoda, metodologia naukowa, czyli pewna procedura, bezosobowa procedura pozyskiwania wiedzy czy produkowania wiedzy, jakby można powiedzieć, metoda oparta na eksperymencie, na powtarzalności, na weryfikacji, o tym wszystkim na pewno dziś też będziemy jeszcze mówić, zaczyna dostarczać pewnego obrazu świata niezgodnego z założeniami religijnymi, niezgodnego z tym, co było przedstawiane przez przedstawicieli instytucji religijnej, która dystrybucją obrazu świata się zajmowała. I to rzecz jasna, to, że w pewnym momencie okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że to na przykład nie Słońce krąży dookoła Ziemi, i tak dalej, i tak dalej. W sposób bardzo zasadniczy zmienia także to, w jaki sposób mieszkańcy zachodniej cywilizacji zaczynają postrzegać siebie, zaczynają postrzegać swoje miejsce we wszechświecie. Zmienia to realnie bardzo głęboko strukturę społeczną, relacje pomiędzy poszczególnymi instytucjami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, z tego, że w pewnym momencie na przykład okazało się, że to nie Ziemia jest centrum wszechświata, tylko Słońce, a wokół niego krąży Ziemia, a jeszcze dodatkowo jest mnóstwo rozmaitych innych obiektów w przestrzeni kosmicznej i nie jesteśmy bynajmniej w pozycji centralnej, to wpłynęło na bardzo wiele aspektów naszego postrzegania świata, naszych relacji, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wszystko to, co te dwie instytucje, oczywiście można by jeszcze długo mówić o konflikcie, długim konflikcie i sporze ciągnącym się zresztą do dzisiaj pomiędzy religią a nauką. Jest taka bardzo dobra książka Bertranda Russella, Religia i nauka się nazywa, w tłumaczeniu Barbary Stanosz się ukazała po polsku, gdzie Bertrand Russell, no, analizując także w wymiarze historycznym relacje pomiędzy instytucją Kościoła a nauką właśnie, pokazuje, że wbrew temu, co dziś mówią często przedstawiciele instytucji religijnych, ale czasem wbrew temu, co również niektórzy naukowcy twierdzą, konflikt jest istotowy, można powiedzieć. To są dwa zupełnie różne sposoby pozyskiwania przekonań o świecie, jeśli w ogóle to, co robią instytucje religijne, można nazwać pozyskiwaniem przekonań. I ten konflikt, czy to napięcie pomiędzy religią, pomiędzy nauką, no jest czymś, co powiedzmy także dzisiaj w obrębie zachodniej kultury jest silne i daje o sobie znać na przykład w różnych konfliktach politycznych, konfliktach, sporach politycznych, dotyczących na przykład dopuszczalności aborcji. To w Polsce był konflikt, czy jest spór właściwie bardzo ostry, który przez ostatnie miesiące, można powiedzieć, wstrząsnął w jakimś sensie życiem społecznym w tym kraju, ale także cały szereg różnych innych palących światopoglądowych kwestii, jak na przykład kwestia legalności czy legalizacji eutanazji. To są wszystko przykłady tych problemów, w których perspektywa, nazwijmy to naukowa czy świecka, zderza się z perspektywą religijną i dochodzi pomiędzy nimi do konfliktu, który właściwie na pewnym poziomie jest nierozwiązywalny. Teraz my będziemy rozmawiali dzisiaj o fizyce i metafizyce kwantowej. Metafizyce kwantowej w rozumieniu wszystkich konsekwencji, które z odkryć mechaniki kwantowej wyprowadzamy. Takich konsekwencji, o których mówiłem wcześniej, podobnych do tych, które stały się udziałem przedstawicieli zachodniej kultury w momencie, kiedy okazało się, że to nie Ziemia jest centrum wszechświata. Właściwie coś bardzo podobnego dzieje się w momencie, kiedy pojawia się mechanika kwantowa. XX wiek to jest w ogóle moment, w którym do góry nogami przewraca się pewna stabilna, bezpieczna,
wizja rzeczywistości wypracowana w poprzednich stuleciach. Właściwie w XIX wieku, i to też jest charakterystyczne dla XIX-wiecznej fizyki, jest, czy panuje takie przekonanie, że nic już do odkrycia zasadniczego nie ma, że już właściwie wszystko wiemy, że postęp technologiczny, postęp techniczny, który stanie się naszym udziałem, czy już się naszym udziałem staje, rozwiąże wszystkie problemy, z którymi ludzkość się boryka, będzie oznaczał innymi słowy także postęp o charakterze moralnym, staniemy się lepszymi ludźmi dzięki temu, że się pojawiła nauka, że cywilizacja idzie do przodu i tak dalej, i tak dalej. Wizja człowieka, wizja podmiotu wówczas obowiązująca, to jest wizja takiego, można powiedzieć, podmiotu kartezjańskiego, przez Kartezjusza wypracowana właśnie, który to Kartezjusz oddziałał na zachodnią kulturę i na sposób postrzegania człowieka, podmiotu, umysłu, ciała, duszy, tych wszystkich pojęć w sposób gigantyczny, w sposób ogromny, ale ta wizja podmiotu, to w jaki sposób człowiek sam o sobie myśli wówczas, no to się daje opisać pokrótce jako wizja kogoś, kto jest racjonalny, kto się powoduje racjonalnością właśnie w różnych swoich decyzjach, w różnych swoich działaniach, kto zna siebie w pełni, a jeśli nie w pełni siebie zna, to w każdym razie w prosty sposób, dokonując jakiejś takiej prostej introspekcji, może siebie poznać, kto działa w sposób moralny, ponieważ rozumie, czym jest dobro, czym jest zło, chce czynić dobro, więc z racji tego, że postrzega wszystko w sposób bezpośredni, no to skoro wie, jak postępować dobrze, to dobrze postępuje po prostu i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się już w XIX wieku, czy na styku XIX i XX wieku, pojawiają się takie trzy postacie, które rozbijają kompletnie pewne stałe przekonania, pewien zestaw takich bardzo bezpiecznych i stałych przekonań właśnie. Mam na myśli oczywiście trzech mistrzów hermeneutyki podejrzeń, czyli Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego i Zygmunta Freuda. Karol Marks pokazuje, że pewne relacje społeczne, że stosunki społeczne, to czy jesteśmy w gronie uprzywilejowanych, na przykład czy jesteśmy urodzeni w rodzinie arystokratycznej, czy jesteśmy urodzeni w rodzinie chłopskiej, to nie jest kwestia przeznaczenia, to nie jest kwestia pewnego porządku, z którym możemy się zgodzić. To nie jest też kwestia, nie wiem, jakiegoś boskiego wyroku, boskiej hierarchii właśnie, tylko jest to wynik pewnych prawideł działających w obszarze relacji ekonomiczno-społecznych, takich prawideł, które możemy rozpoznać i możemy zmienić, powodując się jakimś poczuciem sprawiedliwości na przykład. Nietzsche pokazuje, że nasze przekonania co do tego, że jesteśmy istotami moralnymi, że robimy dobrze, bo chcemy robić dobrze, mówiąc oględnie, i że nasze przekonanie o tym, że strzeliste ideały charakterystyczne dla chrześcijaństwa, na przykład ideały, nie wiem, szlachetności, współczucia, pomocy potrzebującym, pomocy słabszym i tak dalej, że owe strzeliste ideały i nasze przekonanie, że jesteśmy istotami dobrymi i moralnie doskonałymi niemal, jest oparte na bardzo niskich instynktach, niskich w gruncie rzeczy popędach. No a Zygmunt Freud pokazuje, że ta cała wizja tego podmiotu, który jest racjonalny, który wybiera i działa w sposób dla siebie oczywisty, przejrzysty, zrozumiały, który siebie zna i tak dalej, też jest iluzją kompletną, że właściwie nasze ja, to nasze nasza świadomość, nasze poczucie tożsamości jest taką malutką wysepką na wielkim oceanie nieświadomości, w którym się kotłują różne popędy. No i potem pojawia się fizyka kwantowa, potem pojawia się Albert Einstein, które to postacie demolują i demontują klasyczny obraz rzeczywistości wypracowany przez fizykę newtonowską. Też zmieniają mnóstwo w naszym doświadczeniu siebie, w naszym rozumieniu tego, w jakim świecie żyjemy, i mają gigantyczne konsekwencje, ale o tych konsekwencjach za chwilę, a teraz może Janek powie o fizyce kwantowej, co ona właściwie ze sobą przynosi i co ona demoluje.
Więc zacząłbym od zadania sobie samemu i również Państwu pytania, czy fizyka, na przykład fizyka, ale też chemia, czy należy traktować te nauki tylko jako metody rachunkowe? To znaczy, jeżeli chcę, załóżmy, że stawiam sobie zagadnienie, pod jakimi warunkami ten strop, na którym stoimy, jest stabilny, i wypisuję jakieś równania Newtona, szukam jakichś tam statycznych rozwiązań itd., itd. Innymi słowy, w takim ujęciu fizyka jest jakimś tam metodą rachunkową, to znaczy metodą do wyznaczenia pewnych wielkości, znaczy jakimś zbiorem przepisów do tego, żeby dostać wynik po tym 5 albo 7,5. No i teraz pytanie, czy fizykę traktujemy właśnie jako taką metodę, czy traktujemy ją jako, czy też zdania, które ona formułuje, jako rzeczywiście prawa natury. Czyli, czy też odzwierciedlenie, bo to jest właśnie kluczowe rozróżnienie, odzwierciedlenie praw natury. I jeżeli uważamy, że fizyka jest na tyle mocną dziedziną nauki, czy też metodą poznawczą, to wraz z narodzinami mechaniki kwantowej pojawiają się pewne problemy, one są fundamentalne i one moim zdaniem nie są rozwiązane, aczkolwiek to zależy od tego, jak się bardzo, właśnie to zależy od tego, jak bardzo na poważnie się traktuje fizykę. Bo można traktować mechanikę kwantową, zaraz powiem, gdzie jest problem, można ją traktować jako zbiór przepisów na policzenie pewnych rzeczy. Mechanika kwantowa pozwala wyznaczyć prawdopodobieństwo, że się stanie to i tamto. Nie wchodzić nie martwić się tym, że język, którym ona się posługuje, jest dziwny, może tak powiem, największym skrócie. Ale z drugiej strony, jeżeli oczekujemy od fizyki, że ona rzeczywiście, jej zdania są odzwierciedleniem praw takich głębokich natury, to wtedy mechanika kwantowa pod pewnymi względami jest no, taka wywrotowa właśnie, jak powiedziałeś. Zazwyczaj, bo parę razy rozmawialiśmy na ten temat, zazwyczaj takim najnośniejszym przykładem, który bardzo dobrze obrazuje, dlatego warto go powtarzać, przykładem przewidywania mechaniki kwantowej dziwnego zjawiska jest tak zwany kot Schrödingera. Państwo pewnie gdzieś tam słyszeliście o tym, jeżeli słyszeliście z naszych ust, to się powtórzymy, ale to mam nadzieję, nie szkodzi. Otóż Schrödinger sformułował taki tak zwany eksperyment myślowy. To jest ważne, że to jest myślowy, a nie realny, bo to stworzyć realnie jest praktycznie niewykonalne. Po to, żeby właśnie podkreślić dziwność pewnych przewidywań mechaniki kwantowej. Otóż on powiedział, konstrukcja jest następująca w największym skrócie. W zamkniętym pokoju umieszczam kota i umieszczam obok niego trującą substancję w jakiejś tam butelce oraz młotek. I teraz ten młotek jest podłączony do detektora, a detektor jest czuły na rozpad radioaktywny jakiejś cząstki. I teraz ta cząstka, mechanika kwantowa dopuszcza, że ona się rozpadnie radioaktywnie, tylko nie wiadomo kiedy. Znaczy ona jedynie daje prawdopodobieństwo, że to się stanie teraz bądź teraz, ale to jest fundamentalne, to jest właśnie problem z mechaniką kwantową, jest to proces niedeterministyczny. Znaczy nie wiemy, kiedy ta cząstka się rozpadnie. Jak się rozpadnie, to detektor to wyłapuje, to zjawisko i uruchamia młotek wali w butelkę, wylatuje trucizna, kot umiera. Jeżeli się nie rozpadnie, kot żyje.
I teraz mechanika kwantowa mówi rzecz następującą. Dopóki tam nie wejdę, właśnie pytanie, co znaczy ja, czy to znaczy świadomy obserwator, czy... No właśnie, co to znaczy? Dopóki, ale załóżmy, że najpierw załóżmy, że to chodzi o świadomego obserwatora, co już jest bardzo niepokojące, jeżeli ja tak mówię. Przyznam, że jeżeli To już się zaczyna robić mistyczne. No bo jeżeli by było tak, oczywiście mechanika kwantowa... Proszę bardzo, straszny jest pogłos. Troszkę dalej, tak? A teraz jest, słychać mnie? Tak. No to dobrze. Otóż... to zależy od mikrofonu, bo to zależy od czułości. Oczywiście w mechanice kwantowej nie ma takiego pojęcia jak świadomy obserwator, ale załóżmy, najpierw sformułuję to w taki sposób, nieco nagminając swoje tezy. Otóż mechanika kwantowa mówi tak, Schrödinger tak, ten paradoks sformułuje. Dopóki nie wejdę do pomieszczenia, to muszę dopuścić, że kot jest naraz żywy i martwy. I mówimy, bardzo słuszna reakcja, jeśli weźmiemy, bardzo słuszna reakcja. To tak właśnie należy na to zrobić. Mechanika kwantowa mówi, że jest w superpozycji. To znaczy, jest to słowo superpozycja, ma oczywiście niepolskie pochodzenie, jak nie wiem. W każdym razie to oznacza współbytowanie w sensie. Tak, ja tak to rozumiem. Teraz to jest, czy innym słowem, dopóki nie wejdę do pokoju, to ten kot. No i teraz zależy od podejścia. Zacznijmy od najdelikatniejszego. Jest opisywany tak, jak byłby żywy i mały. Ja używam najbardziej miękkiego sformułowania. Tylko mówię, jest opisywany. Czyli widzicie Państwo, że już się zaczynam oddzielać od realizmu. Znaczy ja już nie mówię, jak jest, tylko mówię, w jaki sposób tego kota opisuje mechanika kwantowa. Jest opisywany. Teraz akt wejścia i spojrzenia na niego losuje jedną z możliwości. Czyli wchodzę, widzę, że kot jest żywy i kot jest żywy. Koniec. Wchodzę, widzę, że kot jest mały. I teraz to jest zasadniczo różne, chciałbym podkreślić, od rzutu monetą klasycznego. To znaczy, jeżeli wyobraźmy sobie, że robimy takie samo zjawisko jakby w klasycznym świecie, i tam zamiast tego zabijania kota, to jest rzucanie monety. Tak? Czyli gdzieś tam jakaś taka aparatura, komputer czy cokolwiek zamknięty w pokoju, losuje orzeł bądź reszkę. No i teraz powiecie Państwo, zanim nie wszedłem do pokoju, no to jest orzeł bądź reszka, nie wiem tego, no ale nigdy nic zdrowy na umyśle nie powie, że w tym pokoju współbytuje orzeł z reszką. Tylko to, jeżeli Państwo przypiszecie pojęcie prawdopodobieństwa do tego zjawiska, to pojęcie jest związane z niewiedzą, tylko i wyłącznie. Nie wiem, jak jest, jeżeli moneta jest uczciwa, proces jest uczciwy, z prawdopodobieństwem jedna, druga jest tak, co oznacza, że jeżeli po miliard razy powtórzę ten sam zjawisko, to będzie 500 milionów tak, 500 milionów tak. To jest klasyczne prawdopodobieństwo. Mechanika kwantowa mówi, że dopóki tam nie wejdę, to w jakimś sensie te dwa przeciwstawne stany współbytują. No i teraz jest pytanie, jak poważnie to traktować. To znaczy, czy powiedzieć rzecz następującą. Właśnie, bo to jest różnica postaw. Można powiedzieć, nie wiem, jak jest naprawdę, jakoś nie wchodźmy w to. Traktujmy to tylko jako metodę rachunkową, bo mechanika kwantowa pozwoli teraz wyliczyć, z jakim prawdopodobieństwem kot jest żywy bądź mały. I wtedy to jest jakby niekontrowersyjne, to znaczy wtedy unikamy pewnych problemów. Nie wiem, jak jest, nieważne, to jest metoda rachunkowa. Tylko że wtedy jest problem, bo właśnie w pierwszym zdaniu powiedziałem, że nie wiem, jak jest. Z drugiej strony mogę traktować to w najbardziej ekstremalny sposób w drugą stronę. Czyli powiedzieć, że rzeczywiście tam jest jakieś współbytowanie tych przeciwstawnych możliwości. Żywy i martwy kot jest naraz. To użycie słowa jest bardzo podejrzane tutaj. Czyli że tam jest jakieś
realizm, tak, że tam naprawdę ten kod jest w jakimś złożeniu i dopiero ja moim aktem świadomego spojrzenia losuję mu jedną z możliwości. No i tu się pojawia problem. Po pierwsze dlatego, że właśnie, bo chodzi o to, żeby to też, znaczy tego się nie da na dobrą sprawę zrozumieć, posługując się tymi kategoriami, tymi pojęciami, które mamy do dyspozycji, bo to jest coś, co wyłamuje zdecydowanie. Ja przepraszam, czy ja mogę, dlatego że ja w ogóle się pogubiłam w tym na samym początku. Dlaczego mi pan powie, czy się mechanika kwantowa, dlaczego mechanika kwantowa zakłada, że ta cząstka, czy ta substancja się rozpadnie lub nie? No właśnie. Otóż, bo według fizyki generalnie ona się rozpada, nie. Tak? Nie? Czyli otóż, mechanika kwantowa mówi, że nie. Mechanika kwantowa, tak jak... Może zrobię drobny rys historyczny. Otóż jedna z przyczyn, jakby takich impulsów do powstania mechaniki kwantowej na początku XX wieku, ludzie zdali sobie sprawę, że pewne eksperymenty potwierdziły, że atom, na przykład najprostszy atom wodoru, który się składa z protonu i elektronu, że on ma mniej więcej strukturę taką, jak układ słoneczny, to znaczy, że jest ten ciężki proton w środku i wokół niego w jakimś sensie, w cudzysłowie, krąży, raz powiem, znaczy w cudzysłowie, krąży elektron. Dobrze? Jeżeli by tak było rzeczywiście klasycznie, czyli ten klasyczny elektron, to my wiemy z innej teorii, z Runa Maxwella, czyli teorii elektromagnetyzmu, wiemy, że ten elektron, ponieważ on się porusza po zakrzywionej trajektorii, cały czas powinien promieniować światło. Takie jest wymagane, że musi pani to kupić. I teraz on promieniuje, wytraca energię, to powinien spadać na jądro, bo ponieważ wytraca energię cały czas. To się nie miał powłokę, tak? Nie, nie ma powłoki. Na razie jest klasyczna trajektoria, tak jak klasyczna jest trajektoria Ziemi wokół Słońca. Gdyby coś w Ziemi cały czas odbierało energię, jakieś tarcie, cokolwiek, to ona by w takim czy innym procesie spadła na Słońce. Gdyby było tak, że elektrony krążą wokół jąder atomowych, no to i obowiązywałyby klasyczne prawa, rzeczywiście byłoby to krążenie, to materia byłaby niestabilna. Elektrony by spadały na jądra, bo traciłyby energię. W związku z tym to był jeden z impulsów do tego, żeby porzucić ten klasyczny opis trajektorii i poszukiwać innego. I to inny sposób, to była praca wielu ludzi, ale sfinansowana przez Schrödingera, który stwierdził, że elektrony nie mogę opisywać klasycznym trajektorią, tylko muszę opisywać obiektem, który okazuje się, który jest rozciągły. On już nie jest punktowy, tak jak, wie pani, jest punktowa. No i ten obiekt rozciągły, to jak to zrozumieć? Jak to jest możliwe, że coś, co w każdym akcie spojrzenia, ja widzę jako krok tu bądź tu, zanim nie spojrzę na to, to muszę to opisywać jako coś, co jest jakoś tam rozmyte w przestrzeni. Rozumiem. To jest jedyna metoda. To było konieczne wprowadzenie tego obiektu, który nazywamy funkcją polową, było konieczne, żeby uratować model, znaczy, żeby po prostu uratować zgodność z faktami z empirii. To się, jak się tak sformułuje, ten cały teorię, to jest pełna zgodność. To znaczy, innymi słowy, wszystkie obserwowane fakty wynikające z tego równania Schrödingera zgadzają się z obserwowanymi faktami atomów wodoru czy złota. No i w szczególności, czyli innymi słowy, naturalnie, natychmiast pojawiają się, jak zaczynamy tę teorię kwantową budować, pojawiają się takie pojęcia, takie obiekty, które już nie mają tej klasycznej cechy trajektorii. No i w szczególności mógłbym nie myśleć o elektronie krążącym, tylko mógłbym pomyśleć o cząstce, która się rozpada bądź nie, no to jakbym analogiczny opis stosował, to ta cząstka, zanim na nią nie spojrzę, to jedyne co wiem, to że po czasie, nie wiem, 5 milisekund średnio, w połowie przypadków ona się rozpadnie bądź nie. Ale póki tego nie zrobiłem, to nie wiem. Można spytać się tak, pan, jak chodzi
o tak zwany dualizm kwantowo-partykularny, bo kod zostanie zabity, jeżeli patrzymy na tą cząstkę, że to jest korpuskuła. Natomiast jeżeli jest to fala, to mamy interferencję i wtedy kod żyje. To jest o to. Może ja proponuję, żeby tak jakby ustrukturować trochę, jednak może nie w modusie fizyki kwantowej, że wszystkie stany naraz jakby, czyli nasza rozmowa i Państwa pytania, może to zgodnie z paradygmatem kwantowym. Nie, ale chciałem, żebyśmy sobie pewne rzeczy powiedzieli, bo zaraz utoniemy po prostu w różnych dygresjach. Wiem też z doświadczenia, że dobrze jest nadać pewną, pewną strukturę, więc właśnie ku rozjaśnieniu pewnych kwestii bym przesunął na moment tę rozmowę. Otóż powiadasz tutaj nie w sensie metaforycznym, to znaczy nie w takim sensie, że powiedzenie o tym, że ten kot jest jednocześnie żywy i martwy, jest pewnego rodzaju metaforycznym opowiedzeniem naszej niewiedzy, co się z tym kotem dzieje, bo drzwi są zamknięte, więc my po prostu nie wiemy i metaforycznie właśnie on jest jednocześnie i żywy i martwy i to znaczy tyle, że nie wiemy jaki jest, a ponieważ nie wiemy, to jak otworzymy drzwi, to on będzie albo taki, a dopóki ich nie otworzymy, to możemy metaforycznie powiedzieć, że jest i żywy i martwy. Tylko chodzi o to, co rozbija kompletnie takie bardzo podstawowe intuicje, a na intuicjach zbudowane następnie pojęcia i pewne reguły, według których myślimy i doświadczamy rzeczywistości. To wydaje mi się niezwykle istotne, bo pewnymi podstawowymi regułami, że pewne podstawowe reguły działania naszych umysłów i rozumowania, jakie nasze umysły przeprowadzają, jest reguła zwana prawem wyłączonego środka, sformułowana przez Arystotelesa, będąca w ogóle jakimś takim, powiedziałbym, zrębem logiki. Ona powiada P lub nie P. Zachodzi P lub nie P, nie ma trzeciej opcji. Jest albo... Może być albo. Albo to, albo tamto. Nie ma trzeciej możliwości. Tylko P albo nie P. Natomiast w tym przypadku mam do czynienia właśnie z występowaniem równoczesnym i P, i nie P. Więc właśnie w tym jest ten kod, który mi dawa jest dobry i nie ma co wprowadzać bardziej skomplikowanych układów. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, nikt nie jest w stanie, czy to naprawdę, właśnie co to znaczy, że jest. Bo to słowo, życie słowa jest, moja wiedza filozoficzna, wstyd się przyznać, jest skromna, ale ja rozumiem, że użycie słowa jest konsekwencją użycia tego słowa, jest to, że tak jest, to znaczy, że temu odpowiada jakiś stan rzeczywisty. Może ja dodam jeszcze jedną rzecz, na którą mnie wszyscy tutaj zwrócili uwagę. A wydaje mi się, że pomysł Schrödingera był w woli uwypuklenia tego faktu. Otóż, tak jak my rozmawiamy, to my zakładamy, że cechy obiektów fizycznych są w nich niezależnie od tego, czy będziemy je obserwować, czy nie. Otóż podstawowym wynikiem tych takich rozumowań z podstaw mechaniki kwantowej było to, że tak nie jest. To znaczy takie rzeczy jak położenie czy prędkość, to nie są rzeczy, które są w tym momencie, kiedy jest sobie jakaś cząstka, sobie wyobrażamy, to one są w niej, one są jej cechami. One w niejaki sposób, w ograniczonym sensie, ale w pewien sposób są kreowane za pomocą pomiaru. No i to uwypuklenie tego jest tym kod. Okazuje się, że my używamy po prostu klasycznego języka do opisu rzeczy, które nie są klasyczne. W związku z czym w tym wypadku nie można mówić, że kot jest żywy albo umarły, dlatego że on nie jest ani żywy, ani umarły, ponieważ to nie jest cecha, która mu przysługuje w momencie, kiedy go nie obserwuje. Więc to jest bardzo ważne założenie. To jest bardzo ważne założenie, że ten paradoks powstał, to założenie jest bardzo poważne, polegające na tym, że każdy obiekt fizyczny ma wszystkie swoje cechy w sobie zawarte, niezależnie od tego, czy będziemy go mierzyć, czy nie będziemy go mierzyć. Ten obiekt to nie musi być przed świadomą istotą. To można jakoś tam bardziej sformułować. Ale to jest dodatkowe założenie, które jest bardzo ważne, jeżeli tłumaczymy
to z języka klasycznego na kwantowy. I to Bohr chyba wiedział już tak naprawdę. To Bohr troszkę niekiedy mętnie pisał, ale to była idea Bohra, tak? Że używamy języka klasycznego do opisu rzeczy kwantowych. Ale to posiada wszystkie możliwe cechy, czy wszystkie możliwe stany, w jakich ze względu na pewne parametry jest w stanie się znaleźć w tym sensie? To też jest pewne narzucenie naszego języka, to znaczy, że posiada wszystkie. No, ona posiada te wszystkie możliwości, które są zadane przez stan kwantowy, o którym pan bardzo z pewnym prawdopodobieństwem jest żywy, a z pewnym prawdopodobieństwem jest martwy. Tak, i to tak, wynika z tego. To jest wynika z logiki kwantowej, bo pan wspomniał tercium non datum, nie obowiązuje, dlatego jest logika kwantowa, której pan profesor uczy, także. Że nie wnikajmy, to są takie, to są tak skomplikowane, że jeżeli będzie z pewnym prawdopodobieństwem, jest prąd, z pewnym prawdopodobieństwem nie ma prądu. No to. Znaczy, ja tylko się, to wszystko było wszystko znakomicie jest powiedziane, czyli mam nadzieję, że Państwo to zrozumieją, bo się pokazać pewne ukryte założenie, które jest w tym, że powstaje paradoks, które powoduje, że ten paradoks powstaje. No dobrze, ja chciałbym tylko, bo możecie Państwo się zastanowić, po co, znaczy, trochę nawiązując do tego, o co pani zapytała, otóż po co mówić, że kot jest żywy i martwy, tak? W jakimś sensie, tak? To znaczy, że, albo tak jak mówił pan profesor, że jego stan jest nieokreślony przed wejściem, skoro w momencie, jak tylko ja na niego spojrzę, czy detektor jakiś na niego spojrzy, znaczy w momencie, jak tylko mu zadamy pytanie, to on już nam odpowie tak bądź siak. To po co, rozumiem, skoro w momencie, jak tylko tam wejdę, załóżmy, że to jest ten ja obserwator, tam wejdę do tego pomieszczenia i zobaczę kota żywego, to po co w ogóle dopuszczać tę dychotomię przed wejściem, skoro nigdy jej wydawałoby się, ale zaraz do tego dojdę, wydawałoby się, skoro jej nie widać, tak? Bo wchodzę i natychmiast widzę jedną z możliwości. Jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie. Rozumiem, że eksperyment jest spektakularny, natomiast... Eksperymentu nie było takiego. Eksperyment myślowy jest bardzo spektakularny, natomiast na ile poważne w ujęciu fizyki jest odnoszenie zachowań kwantowych obiektów i odnoszenie ich do świata makroskopowego? A dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Dlatego, że widzimy zachowanie kwantowe i widzimy problematykę. To wszystko, o czym panowie mówią. Natomiast nie doświadczamy załamania fali kwantowej w świecie makroskopowym. I rozumiem, do czego to prowadzi, do stwierdzenia multiversum, bądź czegoś równie pasjonującego. Natomiast wciąż wydaje mi się to trudne ridiculous. No dobrze, to ja zaraz ja też powiem, wytłumaczę. No wie pan, jeżeli fundamentalne zjawiska na poziomie mikro zachodzą według prawideł, które są jakby zupełnie innego porządku, to teraz pytanie jest, czy co sprawia, że w skali makro wszystko jest normalne, czy tam redaktor Starczyński jest zupełnie zlokalizowany. Czuję się jak wcale tak zupełnie zlokalizowany. Między radiem a radą. Ale dobrze. To znaczy pan ma w pewnym stopniu rację. To znaczy wcale nie jest powiedziane, że zjawiska, które wychodzą w skali mikro, są powtarzane w skali makro. To jest typowe dla chemii, tak? Która w skali mikro dzieje się inaczej, a w skali makro pewne związki przebiegają zupełnie inaczej, bo podlegają dodatkowym jakimś uwarunkowaniom, tak? Także to nie jest takie niepozbawione sensu, co pan powiedział, tak? Nie. Okej. Bardzo ważny problem. Ja bardzo boję się myśleć. Prowadzi mnie to właśnie do... No dobrze, bo ja wiem, do czego pan pije, ja chcę do tego dojść. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest tak, że detektor jednak decyduje? Tak. Jest nieuczciwy, tak? Nie, detektor decyduje, czyli sam jak następuje redukcja funkcji falowej.
I właściwie potem detektor to przekazuje i decyduje o tym, czy kota uśmierci, czy nie. No dobrze, dobrze. Po drugie, jeżeli nie wiemy, czy kot jest martwy, czy żywy w środku, to w zasadzie co w tym dziwnego? Jak klasycznie nawet nie. No właśnie, jeżeli kot jest zaknięty w żadnej skrzynce i nie wiemy, czy on jest martwy, czy żywy, to właściwie tak samo jest. No nic, tylko nie. Dobrze, no. W związku z tym. Troszkę wiemy, bo mamy pewnego rodzaju przesłanki do tego, żeby sądzić, że on w tej skrzyni jest zarazem żywy i martwy. Na tym polega, jak rozumiem, problem, no bo to nie jest właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko metaforyczne wyrażenie stanu naszej niewiedzy. Ale ponieważ mam poczucie naprawdę, proszę Państwa, lekkiego chaosu w tej dyskusji, to znaczy umówmy się, czy rzeczywiście idziemy dalej w stronę jakby po prostu pełnej interakcji, czy sobie jeszcze tutaj próbujemy w sposób strukturowany porozmawiać i później wchodzimy w turę pytań. Jak Państwo uważają? Ja jako po prostu człowiek przyzwyczajony do sytuacji radiowej, rozmowy, lubię nadać pewną strukturę i jej się trzymać, ale jak Państwo wolą, żebyśmy tutaj szli na żywioł w sposób kwantowy, to nie ma problemu. Jak Państwo wolą. Nie, ale to pewnie nic tutaj jakby nie dzieje się pod przymusem, tak jak Państwo wolą. Ja bym chciał. Panowie obaj, nie możecie to trochę próbować. To znaczy, dobrze. To pytanie wychodzi bardzo poza to, co Pan chce opowiedzieć, to Panu i ja później to powiem, tak jak tutaj. To ja bym zreasumował może to, co do tej pory powiedzieliśmy, pokrótce. Nie, zreasumuję najpierw to, co powiedzieliśmy. Proszę o chwilę cierpliwości. Mamy do czynienia ze stanem, który w tym sensie rozbija tradycyjną intuicję i tradycyjny sposób postrzegania rzeczywistości, że zakłada występowanie dwóch stanów sprzecznych całkowicie równolegle. I teraz następuje moment, w którym pojawia się ten obserwator, który, jak powiedział Janek, wytrąca kota ze stanu superpozycji, czyli ze stanu, w którym współistnieje kot żywy i martwy jednocześnie. Nie wiadomo do końca, jak to wygląda i jak to rozumieć właściwie. I ten kot się staje albo żywy, albo martwy. Rola obserwatora jest kolejną sprawą, która jest tutaj zagadkowa i kolejnym problemem, z którym różne interpretacje tego typu kwestii się ścierają. I teraz istnieją co najmniej dwie możliwości. Jedna taka, powiedziałbym, mniej kontrowersyjna, taka, która polega na tym, że ten obserwator poprzez akt obserwacji, rozumiany w sensie fizycznym, czyli na przykład, że otwiera, nie wiem, jakąś klapkę albo patrzy przez lunetę, przez mikroskop, jakoś zaczyna postrzegać ten obiekt, wywiera jakiś fizyczny wpływ na ów obiekt, który powoduje wytrącenie ze stanu superpozycji. Druga możliwość, już taka bardziej kontrowersyjna, to jest możliwość, że ów obserwator nie oddziałuje fizycznie właśnie, ale w jakiś tajemniczy sposób, dlatego powiedziałem, kiedy ten temat się pojawił, że mamy do czynienia z jakimś takim mistycznym momentem, w jakiś tajemniczy sposób poprzez akt świadomości niejako tego kota wytrąca do jednego z tych dwóch stanów. Która z tych możliwości jest prawdziwa? Dobrze, więc tak, bo tu chcę nawiązać jeszcze, już odpowiadam, tylko nawiążę, bo to nawiąże wszystko do tego, co Pan mówił. Otóż, po pierwsze, dwie rzeczy. Jedno, musimy dopuścić, że kot jest opisywany takim językiem współbytowania. Oczywiście to jest, ja się zgadzam z Panem, skrajne naginanie, ponieważ po to jest ten eksperyment, ta konstrukcja jest tak przeprowadzona, żeby nas szokować. To wyobraźmy sobie coś prostszego. Wyobraźmy sobie atom, że jeden atom, tak zwana, to nazywam atomem dwupoziomowym, czyli atom, w którym może być w stanie taki bądź siaki. To się realizuje poprzez jakąś tam konfigurację elektronów w środku tego atomu, na przykład elektronów, nie musi być. To wtedy jest mniej kontrowersyjne, dobrze? To jest naprawdę obiekt. No i teraz zanim na niego nie spojrzę, ja czy ten detektor, to opisuję go tą funkcją falową, czyli innymi słowy, on jest w jakimś tam tej złożeniu superpozycji tych dwóch.
dwóch możliwych stanów i jeżeli będę nim manipulował delikatnie, zanim na niego nie spojrzę, to mogę zobaczyć ślady tego współgotowania. To zawsze muszą być dwa. Nie muszą być dwa. Nie, może być, bo kot martwy, żywy to dwa, to dwa. Nie. Może być tak naprawdę kontinuum tych możliwości. Innym słowy, można zobaczyć ślady tego współgotowania i to nazywamy jakimiś efektami interferencyjnymi. To naprawdę, ja nie będę wchodził w szczegóły, ale naprawdę robi się eksperymenty, w których widać naprawdę, jak ta fala, którą opisywany jest ten elektron, jak ona interferuje. To widać. Tak. No, na przykład na podmianie szczelinę. W każdym pojedynczym akcie, czyli eksperyment jest taki, wyobraźcie sobie Państwo. Biorę kartkę papieru, robię w niej dwie szczeliny. Całe atomy zachowują się jak fale. Ja wiem, tak. Cały czas jestem z panem sercem, zadawałem. Zaraz dojdę do aktu pomiany, dobrze? Zaraz dojdę do multiuniwersum, które pan robi. Czyli to jest taki kanoniczny przykład. Czyli mam kartkę papieru, wywiercam w niej dwie szczeliny. Może nie papieru, nieważne. I puszczam na to jeden elektron. A za tą kartką papieru umieszczam jakiś ekran, który będzie, w momencie jak uderzy w niego elektron, to ten ekran błyśnie. No i co? Teraz rzucam elektron, on pada na tę kartkę z dwiema szczelinami, coś tam się dzieje, błysk, punkcik. Ale w każdym jednym, to jest kluczowe, w każdym jednym akcie jest elektron gdzieś na tym ekranie, jest jedną kropeczką. Ale teraz, jak powtórzę ten eksperyment, to naprawdę to zrobiłem miliony razy, to zobaczę na tym ekranie wzór jaśniejszych i ciemniejszych prążów, który jedyną metodą, żeby wytłumaczyć, jest taki, że to wygląda, jakby tam przeszła fala przez O. Czyli jakby ten elektron, ja mówię, że to jest bardzo nakinowane. Jakby się rozdzielił, w cudzysłowie, rozdzielił, przeszedł przez dwie szczeliny, po czym, tak jakbym rzucił te dwie szczeliny, to można sobie wyobrazić, one odpadają dwóm kamieniom rzuconym na wodę. Teraz z tych dwóch punktów rozchodzą się dwie fale i dają takie prążki. Innymi słowy, istnieją takie eksperymenty, których nie sposób wyjaśnić bez dopuszczenia tej dychotomii. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę to trzeba wprowadzić, żeby ten atom był stabilny. Dobrze, to teraz obserwator. Otóż pytanie, wyobraźcie sobie Państwo następujący układ. Mianowicie jest jeden atom dwupoziomowy i na niego patrzy drugi atom dwupoziomowy. Innymi słowy, nie wprowadzajmy najpierw tego całego problematycznego układu, że jest tutaj ten obiekt w superpozycji, w tym takim złożeniu tych przeciwstawnych stanów, plus ten w jakimś sensie klasyczny obserwator, co to nam mechanika kwantowa mówi, że on sobie losuje jedną z tych możliwości. Tylko wyobraźcie sobie Państwo, że jest jeden obiekt kwantowy i drugi obiekt kwantowy. Wtedy do opisu oddziaływania tych dwóch obiektów nie wprowadzam żadnego pojęcia obserwacji. Te obiekty zaczną się korelować. Znaczy one wejdą na przykład w taki stan, że jeden obiekt, będąc w stanie górnym, w cudzysłowie widzi, koreluje się z tamtym będącym w stanie górnym, z dolnym w dolnym i cały czas jest zachowane to współbytowanie. Dobrze? No i teraz, czyli innym słowem, w skali mikro nie ma tego problemu losowania się jednej z możliwości. Tylko jest cały czas współbytowanie, albo cały czas na równym poziomie opisują kwantowo te dwa obiekty. W pewnym momencie, jest nie wiadomo gdzie tak do końca, jest taki moment przejścia, kiedy zaczynam, tak jak Tomek mówił, zaczynam traktować ten akt obserwacji w sposób, no ja bym powiedział, podejrzany, to znaczy zobaczcie, jak oddziaływał jeden obiekt kwantowy z drugim, to cały czas ubytowały te możliwości. Jak oddziałuje
obserwator, czy też detektor z tym obiektem kwantowym, to się losuje jedna z możliwości. Innymi słowy, ten detektor nagle widzi tylko jedną z tych możliwości. No to... Proszę Państwa, też nie było detektora. Ja tu mam ogólne pytanie. Pytanie, czy jednak nie jest tak, że są jednak, zawsze jest jedna możliwość. Nie, nie, no właśnie tego nie wiemy, ale my tego nie wiemy. Nie wiemy, jak jest. Prawda? W momencie, póki nie nastąpiła redukcja funkcji falowej, no to nie wiemy, jak było. Przepraszam, nie, ale tam jeszcze coś się zdarza. Przepraszam, jeszcze Pani chciała coś. Tak, Pani Takowaci, podstawowa rzecz jest zrozumienia. Wcześniej Pan powiedział, że są dwa obiekty. Tak. Skoro nie ma detektora, nikt nie widzi, nie ma żadnych urządzenia, skąd wiemy, że są to dwa obiekty? A skoro urządzenie jest, widzi ten zarząd. A nie. To już, dobrze, bo zaraz dojdziemy do takiego momentu, że nic nie będzie, dopóki ja nie... Nie, to jest bardzo dobrze, tylko to pokazuje, jak my łączymy się język, tak jak profesor Puls zwrócił uwagę, klasyczny z kwantowym, to... Więc odpowiedź jest następująca. Wyobraźmy sobie, że te dwa obiekty kwantowe oddziaływały, a potem, żeby to już wszystko zszyć, przychodzę ja i dokonuję pomiaru. Na tym już obiekcie dwucząstkowym. I wtedy, żeby wyjaśnić jakieś tam zjawiska, to ja muszę dopuścić, że tam było to współbytowanie przed pomiarem. Ale muszą być jakieś dowód, że one były. Nie, no zakładamy. Cześć, tam mówię. Ja myślę, że to bardzo dobrze Pan doktor wytłumaczył. Natomiast ja chciałem odpowiedzieć na jedną rzecz, która tutaj się pojawiła. Znaczy nie odpowiedzieć, dlatego że odpowiedź nie jest prosta. Mianowicie, jak to jest, że na poziomie mikroskopowym rządzą prawa kwantowe, a my tego tutaj nie widzimy, na tym naszym poziomie. Jest to jeden z większych problemów fizyki. To znaczy, w jaki sposób przejść od mechaniki kwantowej do mechaniki klasycznej. Znaczy, jak to się dzieje? Jak to się dzieje? No, to nie jest tak, żeby wszystko wiedzieć. Wiemy, że to się jakoś dzieje. I jeszcze raz powtarzam, znowu wracam do twórców mechaniki kwantowej, do Bohra, który, no bo można sobie wyobrazić, że mamy jakiś układ kwantowy, ten detektor, to też jest układ kwantowy, potem jeszcze większy układ kwantowy, jeszcze większy układ kwantowy. W pewnym momencie staje się to klasyczne. Czy można powiedzieć, kiedy staje się? Właśnie nie może. Niech Państwo sobie wyobrażą, że Państwo są nad morzem, tak? I tak daleko widać statki, to na pewno jest morze. Tam z tyłu śmierci, który tu robi z tej talni i z tych przebabów, no to tam jest ląd. Ale tutaj na tej plaży, no to tak ta woda się wlewa, wylewa, prawda? Tu jest gdzieś granica między morzem a lądem, ale gdzie ona jest? No to trochę zależy od tego, czym się interesuje, czy wilgotnością piasku, czy na przykład odpowiednią ilością atomów, cząsteczek wody i tak dalej. To może być różnie, tak? I my tego nie wiemy, nie umiemy uniwersalnie podać, jak to się dzieje, że przechodzimy, ale tutaj gdzieś tkwi ten problem, że my w pewnym momencie przechodzimy do układów makroskopowych. Teraz jeśli chodzi o te układy makroskopowe, to oczywiście z kątem jest trudno zrobić taki eksperyment. Z atomem, jak Państwo powiedział, jest to bardzo proste. Z atomem to po prostu to widzimy i po prostu wiemy, że ona rzeczywiście jest jeden atom, który jest sam ze sobą może interferować, ergo znajdowa się na przykład w dwóch różnych miejscach. No dobrze, no ale Pan redaktor się znajduje w jednym miejscu, jak Pan słusznie zauważył, w związku z tym jak to się dzieje. No ale jesteśmy już na takim etapie, że możemy pewne takie rzeczy, które z punktu widzenia mechaniki kwantowej są duże, powiedzieć, że one się znajdują w dwóch różnych miejscach. Taki eksperyment jest spektakularny, bo z taką cząsteczką fullerenu. To jest taki konglomerat atomów węgla, 60 ich tam jest, wygląda jak piłka futbolowa starego typu, taki sześciokątny, pięciokąt. Oczywiście nie zmierzył linijką odległości, tak? Tylko są jakieś inne metody, które wierzymy, że mierzą tą odległość, ale ten eksperyment został przeprowadzony parę lat temu, już ładnie można zinterpretować w ten sposób, że ta cząsteczka fullerena, ta sama, bo jedną żeśmy skrócili, skąd wiadomo, że jest jedna, już po jedną wrócili. Znajduje się dwóch różnych miejsc. Czy to był taki eksperyment, taka pierwsza teleportacja, o tym Pan mówi? Nie, to nie ma teleportacja, ale te metody są wszystkie podobne dosyć. Używa tych samych metod, prawda, taki laserem się to tam, prawda? To akurat nie była teleportacja, dokładnie rzecz biorąc, ale... Był taki eksperyment, że...
A więc to jest chyba też taką ważną rzeczą, że zbliżamy się do tego, żeby troszeczkę powiedzieć, kiedy jest on. Wyraźnie jest taka sprawa, że ten detektor, jeżeli on jest duży, to on jakoś już powoduje postępowe kolapsy. W różnych miejscach, a na jak długo? Ma bardzo krótko. To też ma nóg, ale też uwagę, na rzecz taką, co istotne. Nawiązując do Weizsäckera, jeden z fundatorów mechaniki kwantowej. Pytanie jest tak, jak pan doktor słusznie zauważył, ten obiekt mikro jest opisywany funkcją kwantową. I teraz my pytamy tak, bo pani też pyta, skąd my to wiemy, że ta funkcja falowa jest taka i taka. Pytanie zasadnicze jest takie. Czy ta funkcja falowa istnieje naprawdę? Po platońsku można by powiedzieć tak, tak jak w tej wizji tej jaskini. Te rzeczywiste obiekty mikroskopowe to są pewne statuetki, które my nie widzimy. To są te funkcje całkowane w kwadracie. Jak pani podniesie do kwadratu, scałkuje, to ma pani prawdopodobieństwo. Natomiast my widzimy pewne cienie. My jesteśmy jakby uwięzieni w tej jaskini. I to, co nam wspomniało wyjdzie, to my to widzimy tylko, że jest pewne prawdopodobieństwo tam, że on ma spin do góry, jest pewne spin. Ale to już oddajmy głos. Ale na szczęście widzę, że nie są patelnikami. Ja, ale dwie trzecie matematyków to... A, matematyków to zupełnie co innego. To zupełnie co innego. Matematycy to 95% to są platonicy. Ja wiem, ale to jest Weizsäcker, interpretacja Weizsäckera. No dobrze, to pan przychodzi nad tym do porządku dziennego. Nie, to jest wasze. Jakieś ciemne, bez kimi. Nie, ale to jest nasze. Ale ja rozumiem, ale to w tym jest cały problem, bo to dlaczego do tej pory piłka leciała, to ona była, a teraz ona się składa z cząstek. Pan redaktor wspomniał tego konwencjonalistę, tego Hilberta, czy tam jakiegoś innego. Są wizje takie, że to jest naprawdę, istnieją te idee. My obserwujemy w makroświecie pewne cienie, wartości własne, funkcje. To nie mówmy może językiem matematycznym. A są tacy, którzy, tak jak pan redaktor wspomniał, mówią, że to jest umowa. To jest tylko taka konwencja służąca nam konwencjonalnie. Tak, to jest konwencja, która nam służy do tego, że to jest dobry układ do oblicza. I to są dwie wizje filozoficzne, które są obliczone. Trzeba oswoić już, poszaić Niewdzięczna funkcja reasumacyjna, nie wiem, czy jesteś takiego w fizyce kwantowej. Znowu, powiedziałbym tak, że ten problem, z którym się teraz tutaj zmagamy, no to jest oczywiście ten problem, na który pan zwrócił uwagę, no to jest problem związany z tym, że mamy tego kota Schrödingera, który jest pewnego rodzaju metaforą, czy takim opisem chwytliwym niewątpliwie i efektownym tego, w jaki sposób zachowują się cząstki elementarne na poziomie kwantowym, a zachowują się w sposób wyłamujący wszystkie intuicje, jakie mamy co do rzeczywistości, z którą obcujemy na co dzień przy pomocy zmysłów i przy pomocy zmysłów bardziej uzbrojonych, ale nie aż tak uzbrojonych, żeby postrzegać rzeczywistość na poziomie kwantowym właśnie. No i oto coś takiego się dziwnego dzieje, że właśnie, gdy mamy to oko uzbrojone w sposób radykalny, pozwalający zobaczyć materię czy rzeczywistość, może tak powiedzmy, na tym najbardziej elementarnym poziomie, to się okazuje, że ona się zachowuje kompletnie inaczej niż kiedy uzbrojenie z oka zdejmujemy. Te obiekty, duże obiekty, jakimi są te stoły, my na przykład, ale też jakieś różne, nazwijmy to, byty, używając tego języka, te obiekty złożone przecież z tych cząstek, które zachowują się kwantowo właśnie, już kwantowo się nie zachowują. No i pytanie właśnie, dlaczego się nie zachowują kwantowo?
Nie wiadomo, dlaczego się nie zachowują kwantowo, jak rozumiem, do końca, ale to jest w ogóle jakiś taki temat, czy taki obszar problemowy, o którym też myślałem, że sobie tutaj porozmawiamy, bo to otwiera w ogóle mnóstwo różnych kwestii. Oczywiście taką kwestię bardzo, powiedziałbym, profesjonalną, bardzo naukową kwestię tego, dlaczego tak się dzieje, i tu można by długo zapewne w sposób uczony o tym rozprawiać, niekoniecznie pewnie zrozumiały dla laików. Ale inna sprawa jest taka, że jak Państwo na przykład uruchomią przeglądarkę internetową, albo wejdą, nie wiem, do księgarni Amazon, albo do księgarni którejś z polskich sieci na przykład, to znajdą Państwo, i piszą Państwo słowo kwantowa, to znajdą Państwo całą masę literatury na ten temat właśnie, znaczy literatury, w której występuje słowo kwantowa, na przykład kwantowe uzdrawianie jest bardzo... Słucham? Albo psychologia kwantowa na przykład, tak, albo kwantowy szamanizm na przykład też widziałem jakiś czas temu. I różne w ogóle takie dziwne kwestie, znaczy różne takie dziwne sformułowania się pojawiają, różne bardzo ciekawe zbitki właśnie ze słowem kwantowy, które właściwie, czy których autorzy tej literatury mianowicie wydają się jakoś nieszczególnie przejmować się tym problemem, który tu został wyrażony, że tego przejścia prostego od poziomu kwantowego do poziomu makro nie ma, tylko te analogie, można powiedzieć, szerokim gestem czynią, a co jest momentem, w którym oni uprawomocniają te swoje połączenia? Otóż tym momentem jest kwestia świadomości, nazwijmy to, z jednej strony, a z drugiej strony różnych teorii świadomości, często rodem z cywilizacji czy z kultury z Dalekiego Wschodu. Myśmy kiedyś z Jankiem uczestniczyli w takiej dyskusji o relacjach pomiędzy buddyzmem a fizyką kwantową. To jest w ogóle ogromny temat, zapoczątkowany skądinąd przez taką bardzo ciekawą postać, niezależnie od tego, że fizycy go nie lubią, ale postać w sumie była dość ciekawa, czy jest ciekawa, mianowicie Friedhofa Capre, autora takiej bardzo głośnej, popularnej książki Tao Fizyki, która się ukazała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i zrobiła niesamowitą furorę, choć nie raczej w środowiskach fizyków, choć sam Capra był fizykiem, czy jest wykształconym fizykiem właśnie, a zarazem admiratorem filozofii Dalekiego Wschodu, praktykiem różnych działań o charakterze, nazwijmy to, mistyczno-ćwiczebnym. Teza w tej książce przedstawiona, wsparta skądinąd cytatami często z samych założycieli, ojców założycieli mechaniki kwantowej, którzy często jakoś tak się pozytywnie wypowiadali na temat różnych wschodnich koncepcji. Otóż ta główna teza w tej książce jest taka: pomiędzy buddyzmem, hinduizmem i taoizmem, a fizyką kwantową istnieje zaskakująca zbieżność. Inaczej mówiąc, pomiędzy obrazami świata wyłaniającymi się z hinduizmu, buddyzmu i taoizmu, a obrazem świata wyłaniającym się z fizyki kwantowej istnieje zaskakująca odpowiedniość. Na czym ona polega? W skrócie drapieżnym. Polega na tym, że i w tych trzech światopoglądach, i w ramach tego, co mówi dziś nam o rzeczywistości fizyka kwantowa, okazuje się, że na swoim najgłębszym poziomie, i to właśnie nie tym, który postrzegamy przy pomocy pięciu zmysłów, bo przecież w tych wszystkich wschodnich religiach nam się powiada, to, co tu widzicie, jest pewnego rodzaju iluzją, tak wcale nie jest. Tego właściwie w sensie ścisłym nie ma wszystkiego. To jest jakiś pojaw, jakaś gra energii właśnie, jakaś coś, co sprawia wrażenie, że jest właśnie ciężkie i że stawia opór, a w gruncie rzeczy jest pustką. Nic tutaj tak naprawdę nie ma, co więcej nas też oczywiście nie ma. Nie ma tej sali, nie ma tych stołów, nie ma nas siedzących przy tych stołach, nie ma nas rozmawiających, głosu nie ma, nic nie ma po prostu. Jest tylko gra energii. No i coś podobnego, mówi Capra w tej książce właściwie, coś podobnego mówi, czy pokazuje eksperymentalnie dziś fizyka kwantowa. Otóż jak się przyjrzymy właśnie rzeczywistości nie okiem medytującego jogina, nie trzecim okiem otwierającym się w procesie jasnowidzącej medytacji nad naturą świata, tylko przy użyciu
mikroskopu o odpowiedniej sile. Otóż, choć można powiedzieć, że oba te sposoby w optyce kapry są walentnymi poznawczo sposobami rozpoznawania świata, ale gdy się temu przyjrzymy przy pomocy tego mikroskopu, to tam zobaczymy właśnie, że na swoim najgłębszym poziomie w ogóle nie ma tu żadnego stołu. No. Jest jakaś pustka, jest jakaś gra, jest jakaś po prostu mgławica poruszeń w polu kwantowym. No to fizyk teraz prosimy. Właśnie. Ja tylko powiem, ja to bardzo krótko skończę, bo tam ta dyskusja też dość szybko wymarła. Otóż, ja przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale chciałbym tutaj... Fizyka jest nauką empiryczną, to znaczy jej zdania są obalalne, weryfikowane. To, że ktoś w procesie nawet tysiącletniego rozmyślania w fotelu doszedł do jakiejś koncepcji bardziej czy mniej wymyślnych, które w ogóle nie poddają się żadnej weryfikacji, to jest co najwyżej koincydencja i to tyle w sumie. Ale to jest, bo tak, ja z tego co ja rozumiem, to te buddyści mówią między innymi, że ta rola obserwatora, tak, ona jakoś ustala na chwilę ten obserwowany świat. I to ma być tak ja to rozumiem, jakaś analogia z mechaniką. Więc oczywiście pytanie jest bardzo proste do ludzi, którzy twierdzą, że to jest głęboki związek. Mianowicie, prędzej czy później może się okazać tak, że mechanika kwantowa jest tylko jakimś przybliżonym, efektywnym opisem Laplace'a, a tak naprawdę zupełnie inaczej. Skoro jest tutaj ten głęboki związek i obalamy mechanikę kwantową, czy to znaczy też, że obalamy buddyzm? Ale ja przepraszam, pan redaktor tutaj cały czas nam jak gdyby przeciwstawia fizyce religię. Generalnie mam pytanie, czy możemy się odpowiedzieć na pytanie, co to jest nauka? Zapomniał pan profesor dodać, Michał Heller, nasz wspaniały laureat Templetowy, napisał też o tym problemie, pisze bardzo dużo, mechanika kwantowa dla filozofów. I tam jest, zgodnie z Hellerem, to nie ma sprzeciwieństwa nauka, religia i właśnie mechanika kwantowa. To jest cały ogromny temat relacji między religią a nauką. Ja wprawdzie niestety wywołałem ten temat na samym początku. Biję mu się w piersi. Nie, no na pewno ksiądz profesor Heller jest jednym z przedstawicieli stanowiska, że konfliktu nie ma, ale są też takie stanowiska, że on jest. Jak może nie być konfliktu, jeżeli jedna podejście jest empiryczne, a drugie nie jest? Myślę, że ksiądz na początku mówił o tym bardzo wiele. Uważam, że połączeniem fizyki kwantowej z buddyzmem czy z czymkolwiek innym jest absurdalne i niepotrzebne. Natomiast jeśli mogę zapytać o coś, wydaje mi się ciekawego i związane jest bezpośrednio z... Bo ja bym bardzo chciał dojść w końcu do tego, co on ten obserwator. Ale proszę zadać pytanie, a potem... Jasne. I tyczy się obserwatora i fizyki kwantowej, mechaniki kwantowej, przepraszam. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo ostatnim czasem astrofizyk Neil deGrasse Tyson wypowiedział zdanie, które mnie osobiście zaszokowało, mianowicie stwierdził, że zostało odnaleziono w jakiejś mechanice wszechświata, pewnie pan będzie w stanie powiedzieć nam coś więcej na ten temat, odkryto pewną zasadę, pewien mechanizm matematyczny, który jest identyczny jak mechanizm stosowany w grach komputerowych. I zaraz, jeśli mógłby pan coś na ten temat powiedzieć, natomiast ja osobiście cały problem cały problem superpozycji ja rozumiem w jeden tylko sposób, mianowicie nie wiem, czy wiecie Państwo, co gra komputerowa, silniki gry komputerowej robią z teksturami, na które akurat nie patrzy gracz. On wyświetla je w niskich, niskich rozdzielczościach. I właśnie to jest zachowanie identyczne jak obiekty kwantowe, natomiast pytanie brzmiało, co to za model matematyczny, który jest i tu, i tu. Nie mam pojęcia. Przepraszam.
ja zaraz już zakończę, co ja chcę... W tytule mamy fizykę kwantową, cały czas bardzo pięknie, rzeczowo i dyskusja, ale się wypowiadają, ale chciałem zapytać o tę stronę metafizyczną. Zawadził któryś z panów o kwestię, co to znaczy, jak interpretuje być, jest. Ktoś powiedział jest, czy ja przypadkiem, czy używanie słowa jest, czy czasownika być w tym miejscu jest uprawnione, tak? Może byśmy także od tej strony spróbowali trochę kwestię. Mamy dużo pytań, tylko skórmy na odpowiedź. Obudził się w panu metafizyczny dreszcz. Jak pan słuchał? Właśnie, bo wydaje mi się, że to jest pan metafizyka właśnie. Żeśmy niepotrzebnie wytruli tych wszystkich filozofów. Ktoś wrócili filozofię z myślą. Ktoś wytruł filozofów? Ja proponuję, żebyś te wrócił do tej kwestii obserwatora, no bo jak rozumiem odpowiedź na to moje pytanie o te rozmaite analogie mniej lub bardziej karkołomne pomiędzy... Bo to jest rzeczywiście ciekawe, to znaczy nawet jak stwierdzimy istnienie pewnej koincydencji, no to wiadomo, że tutaj jakby jest... Często język religijny jest językiem metaforycznym bardzo silnie, który operuje takimi kategoriami bardzo ogólnymi, właściwie bardziej poetyckimi niż opisowymi w takim znaczeniu, jakimi pewnymi pojęciami czy kategoriami operuje zachodnia nauka, więc jakby łatwo sobie różne rzeczy dopasować do tych niekiedy dość mglistych pojęć. To jest inna sprawa jeszcze. Natomiast jak rozumiem, no, te różne wykorzystania przymiotnika kwantowy i odwołania do fizyki kwantowej w ramach różnych kwantowych psychologii, kwantowego uzdrawiania i tak dalej, przyjmujesz za nieprawomocne, mówiąc delikatnie. Ja nie czytałem tych książek, więc... Ale co czy kwantowy? Bo... Znaczy, co? Znaczy, tutaj formalizmu mechanizmu. Dobrze, to ja powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że autorzy tych prac, jest oczywiście bardzo wielu takich autorów i różnych, wiele jest takich książek, różnie sobie to tłumaczą ci autorzy, ale wychodzą z takiego założenia, czy z takiej obserwacji, że nasze subiektywne doświadczenie, nasze bardzo subiektywne, indywidualne doświadczenie, niekiedy nawet właśnie niemierzalne do końca, niedowodliwe, jest również w sposób zaskakujący bliskie tym doświadczeniom, czy tym sposobom istnienia, jakie mamy na... Pan profesor kręci głową, że nie jest. Ale zaraz powiem, o jakie chodzi. Zacznijmy od takich bardzo spektakularnych. To są pewne opowieści, rzecz jasna, no bo nikt tego nie zarejestrował. Właśnie na tym głównie polega problem, że to są różne opowieści. Trochę tak jak z opętaniem przez demony. Zawsze jest tak, że ktoś tylko słyszał o tym, że ktoś był opętany, a zazwyczaj nikt tego na pierwszy rzut na własne oczy nigdy nie widział. Łącznie zresztą z egzorcystami, ale to też jest na inny temat, na inną rozmowę. Natomiast mamy do czynienia z takim oto zjawiskiem przypisywanym, czy taką właściwością przypisywaną skądinąd licznym katolickim świętym z ojcem Pio na czele, mianowicie zjawisko bilokacji. On ponoć mógł być w dwóch miejscach równocześnie, na przykład być w kościele i jednocześnie był widziany gdzie indziej. Zupełnie te opisy były bardzo dokładne, często był dokładnie tak samo ubrany, będąc w tych różnych miejscach, i osoby, które go widziały, rzekomo niezależnie dawały opis, bez porozumienia ze sobą, dawały opis takich samych szczegółów stroju. To jest w sprzeczności z mechaniką. To jest w sprzeczności. Absolutnie. No bo jeżeli był widzialny w dwóch miejscach na raz, to już jest... To znaczy, że już został zmierzony w dwóch miejscach. Można powiedzieć, że to jest nawet jeszcze bardziej spektakularne. No nie, to nie jest. To jest po prostu prostopadłe. Co więcej, to oznacza, że jeżeli
zazwyczaj ważył 80 kg, tak, to nagle się pojawiło 160 kg. Czyli jest... Nie, 80 kg obywatela więcej. To jest złamana zasada zachowania, no tutaj jakiś tam liczb kwantowych, spinu i do spinu i tak dalej. W związku z tym, oczywiście ja nie mogę wykluczyć, że tak się stało, ja tylko mówię, że to jest sprzeczności. Czyli to twierdzenie, to jest właśnie w języku powszechnym, w takim powszechnym rozumieniu mechaniki kwantowej jest mówione, że mechanika kwantowa przewiduje, że obiekty są w dwóch miejscach naraz. Że są w dwóch miejscach naraz. To jest właśnie ten cały problem. Że tego mechanika kwantowa nie mówi. Ona mówi, że przed procesem opisu, pomiaru, opisuje to w złożeniu tych miejsc. Ale to jest jeden obiekt fizyczny, ważony. Jeden elektron, jeden... Święty. Właśnie są dwie obiekty nielokalne, obserwowane. Ale jeszcze idąc dalej. W związku z tym, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że jakby założenie jest takie, już powiedziałem, że ten Pio to jest ojciec Pio, to jest taki przypadek bardzo spektakularny, ale istnieją różne zjawiska związane, no nie wiem, na przykład istnieje, to byśmy też mogli długo oczywiście, znaczy ty mógłbyś długo opowiadać, bo ja bym tego nie opowiedział, ale zjawisko splątania kwantowego, które polega w każdym razie na tym, że dwa obiekty jakoś ze sobą właśnie splątane na poziomie kwantowym zachowują się mimo odległości uniemożliwiającej oddziaływanie fizyczne w taki sam sposób. Jak się zmieni stan jednego, to drugiego też się zmienia, jednocześnie nie wiadomo jak. Istnieją takie sytuacje, na przykład też wielokrotnie opisywane, że nie wiem, jesteśmy z kimś bardzo blisko związani, na przykład w sensie emocjonalnym. O, to jest lepszy przykład. Z tym kimś coś się dzieje, na przykład, coś mu się złego przytrafia odpukać i na przykład mamy sen w tym momencie bardzo... Natychmiast na odległość. Tak. Albo coś, nie wiem, targa nam jakaś dziwna intuicja, że coś jest nie w porządku. Albo myślimy o kimś i ktoś do nas na przykład dzwoni, ktoś niewidziany latami. Albo ktoś nam się śni, latami go nie widzieliśmy, a potem go spotykamy na ulicy. No właśnie, no więc po pierwsze pytanie, czy tu jest... Że jest dużo prowadzących te rozmowy tutaj. Przepływa, nie można powiedzieć, że przepływa klasyczna informacja, tak? Bo nawet jeżeli ktoś jest na antypodach, to jaka jest odległość tam po średnicy Ziemi, to jest... Jeżeli nawet po powierzchni Ziemi płynął sygnał, załóżmy, że jeden... Ja próbuję fizycznie wytłumaczyć komunikację, ale jeżeli jeden mózg wysyła sygnał do drugiego, to tam jest pół obwodu Ziemi, to będzie 20 tysięcy kilometrów, to są jakieś ułamki sekundy, żeby sygnał elektromagnetyczny przeszedł. Oczywiście to jest niewiarygodne, żeby mózg wysłał tak silny sygnał, żeby on rozpraszając się w kółko, bo jeżeli nie w kółko, to co, leci tak po promieniu idealnie do tamtego, to jest niewiarygodne. Czyli zakładam, że on sferycznie we wszystkich kierunkach wysyła, kawałeczek doleci tam. No to ten sygnał, żeby tam doleciał, musiał być niezwykle silny. Więc nie mamy takiej energii w mózgu, byśmy się niezwykle zmęczyli, żeby wypromieniować taką ilość. Więc to zjawisko wyklucza. Więc teraz załóżmy, że rzeczywiście jest tak, jak dopuszcza mechanika kwantowa, czyli że mój mózg, czy też moja świadomość, dusza, jakkolwiek to powiesz, jest splątana z tobą, a ty jesteś w Australii, a ja tutaj. Splątana, czyli innymi słowy, to jest kluczowe, skorelowana i współbytująca. To znaczy, zarazem, czyli na przykład w taki sposób, że Tomek jest tutaj smutny, ja jestem tam smutny, plus współbytujące, wesoły, wesoły. I wtedy, jeżeli na przykład na mnie się jakaś operacja wydarzy, że ja przeskoczę z wesoły na smutny, to mimo, że wydaje się, że to była lokalna operacja, to de facto ona cały ten współbytujący obiekt, ja wiem, że to brzmi jak ja bym już zupełnie odleciał, ale na poziomie kwantowym to jest obserwowane zjawisko, to ma się nazywa łamanie jedności. No i teraz, czyli innymi słowy, wyobraź sobie, że ty przeskakujesz na smutnego, to jednocześnie, mimo że jestem oddalony, mógłbym być nieskończenie daleko, ja w jakimś sensie też przeskakuję. Tylko teraz właśnie jest kluczowe pytanie, czy można powiedzieć, że to
że to istniało przed pomiarem. To znaczy cały kluczowy problem z tym zagadnieniem jest taki, że to nasze splątanie to jest jakimś opisem obiektu, który wymusza mechanika kwantowa, ale to nie znaczy, że to tak istnieje. No i teraz na koniec, żeby zaatakować to próbę interpretacji tego, nie wiem, tego komunikacji dusz, czy jak to powiedzieć na odległość, kwantową. Otóż te wszystkie zjawiska kwantowe są tak niezwykle wrażliwe. Wiecie Państwo, trzeba zbudować za miliony dolarów laboratorium, gdzie w małej kuleczce gdzieś zupełnie odizolowane w próżni jest punkcik tam o rozmiarze 1 miliardowej metra i tam coś wychodzi. A jak będzie już 10 miliardowych metra, to już nie wychodzi. W związku z tym mniej więcej. W związku z tym prawdopodobieństwo, że my się tutaj splączemy, po czym się rozjedziemy i to nadal będzie ta subtelna korelacja istniała, to jest w zupełnej sprzeczności takiej empirycznej. No i teraz wielu ludzi, jakby to powiedzieć, no, jak się nie zna detali tego, jak to jest policzone, no to właśnie to kusi, żeby używać tych dziwnych pojęć do tworzenia takich, czy też do tłumaczenia zjawisk, które skądinąd są niewytłumaczone, nie ma się co oszukiwać. I to jest, dlatego jak piszesz na stronie jakiejś księgarni kwantowy, no to ci wyjdzie multum, ale przypuszczam, że jakby krok po kroku usiąść nad każdą z tych książek, to tam pewnie na pierwszej stronie jest już, byłoby zakończona dyskusja. Ja nie chcę się wywyższać bynajmniej, tylko mówię, że jeżeli stosujemy pewne reguły, no to... Dobrze, więc tak, proszę Państwa, żeby jakby podsumować. To, o czym nie powiedzieliśmy, to jest to, o co Pan pytał. Nie wiem, czy Pan jeszcze jest. Tak jest. Nie, jeszcze pan, którego niestety tak okrutnie traktowałem, za co przepraszam. To jest to kwestia przejścia od klasycznego, od kwantowego do klasycznego. Kiedy obserwator jest obserwatorem, a kiedy obserwator jest obiektem fizycznym oddziałującym. Ja uważam, to się może należy panu profesorowi, no, że nie ma żadnego przejścia. To znaczy, że chciałbym, albo inaczej, chciałbym, żeby tak było, żeby istniała tylko mechanika kwantowa. Innymi słowy, żeby to wszystko, co tutaj jest opisywane, było opisywane językiem mechaniki kwantowej, która się w nieskończoność... Na to nam zabrakło czasu. Ja chciałbym Państwu, kiedy będziesz mógł przedstawić, w jaki sposób te kwantowe współistnienia się zapadają na rozłączne możliwości. Taki fakt, że jest to przejście, no bo przecież tak pan profesor, pan redaktor nie jest kwantowy, a są... Jest przejście, a jego pytanie, czy są kwantowe, więc to... Ale być może, być może jest tak, to nie jest na finał. Być może jest tak, że opis, który stosujemy tutaj, to znaczy zlokalizowany Tomasz Stawiszyński i tak dalej, jest tylko przybliżonym opisem. To już było w tym paradoksie Einsteina po ludzkiego pochodzenia i się okazało, że nieprawdą jest, że mechanika kwantowa naprawdę opisuje się. No właśnie, ale przed chwilą pan powiedział, że nie opisuje, bo tutaj jest klasycznie. To opisuje czymś? Nie, ale opisuje na poziomie. Na poziomie. Dlaczego na poziomie? Nie, ja się całkowicie zgadzam z tym, co pan mówi. Dlaczego jest tak, że ja się nie zgadzam? Ja cały czas zwracam uwagę tylko na pewne ograniczenia praktyczne, jakie my mamy przez używanie języka, którego używamy. Tak. Ale można też, nie wiem, ja to przejść. To nie na przykład, że muszę muszą pamiętać. Tak. Ja nie, no, ale to akurat tutaj nie będzie żaden problem, żeby się porozumieć do mechaniki kwantowej. W każdym razie... Wydaje mi się, że taką konkluzją z tym, co pan mówi dla przeciętnego odbiorcy, jest to, że mamy te oddziaływania lokalne i nielokalne, tak? Nielokalne, bo w zasadzie kiedy też się mówi o nielokalnych, a nie o globalnych. I że wyłącznie w tej najmniejszej skali, tak, mamy
mamy, ale ten, tak, mamy fizykę, mamy mechanikę. Ja się nie zgadzam. Znaczy, natomiast jeżeli już mamy do czynienia ze strukturami złożonymi, tak, i to wielokrotnie złożonymi, czyli z superpozycji jest, to są całe piętra, no tak, to niby dlaczego te gmachy bardzo skomplikowane oddziałujące w najmniejszy sposób, tak, wedle różnych praw, nie jednego prawa, czy dwóch, czy pięciu, ale praw różnych poziomów. Na każdym poziomie mamy dodatkowe prawa. Fizyka się tu gdzieś kończy, zaczyna się chemia, potem się zaczyna chemia, potem jest... Chemia jest efektywnym opisem zjawiska. Dobrze, dobrze, ja wiem, że pan jako fizyk będzie bronił jako, że tak powiem, metody redukcyjnej, że wszystko się da sprowadzić do fizyki. Tymczasem prawda jest taka, że pan, wszyscy tu obecni, każdy z nas jest kosmosem. Jesteśmy po prostu... W sensie złożoności, tak? Tak, tak. Po to Mary Gell-Mann po otrzymaniu Nagrody Nobla ustanowił Santa Fe Instytut Badań nad Złożonością. No dobrze, ja się zgadzam. Nie, ale chcę po prostu podkreślić, że konkluzja jest właśnie taka, że tę złożoność trzeba przyjąć jako wytłumaczenie, dlaczego te prawa fizyki kwantowej nie muszą przejawiać się tak samo w przypadku dinozaurów, homo sapiens, społeczeństw i tak dalej. Nie muszą, ale nadal, ja rozumiem, że złożoność, ale to nie odpowiada na pytanie, w jaki sposób, jaki jest mechanizm. A to jest inna sprawa, że nie znamy mechanizmu, ale nie można tego robić. Jest taki antropolog już nieżyjący, zapomniany właściwie, Ernesto De Martino. Ukazała się jakiś czas temu po polsku wydawnictwie Nomos, jego książka Świat magiczny. Bardzo ciekawa postać skądinąd. Profesor Mikołajko o nim pisał, w Polsce chyba tylko. I ten, że Ernesto De Martino miał taką niezwykle ciekawą, ale ekscentryczną, właściwie odrzuconą rzecz jasna przez nowoczesną antropologię i religioznawstwo koncepcję magii jako czegoś, co działa, ale tylko w kulturach, w obrębie których istnieje wiara w magię, z tym, że nie miał na myśli tak zwanej śmierci wudu, że jak ktoś wierzy, to sugestia jest tak silna, że procesy w jego ciele pod wpływem jakiegoś na przykład zaklęcia, o którym wie, że je na niego rzucono, są tak silne, że powodują jakieś zmiany w jego ciele, na przykład mogące skutkować także śmiercią, tylko że naprawdę magia działa w tych uniwersach, w obrębie których istnieje silna wiara w miarę. Ja do niczego w ogóle nie nawołuję, naprawdę. To jest w ogóle ostatnia rzecz, jaką chciałbym zrobić, do czegokolwiek nawoływać. Buduję pewną metaforę, jakby pan pozwolił skończyć to bym ją chętnie, zbudował. I tak mówiąc szczerze, myślę o tym, jak moglibyśmy podsumować tę dyskusję, to jakoś ten De Martino mi przyszedł do głowy, ale już w takim trybie z kolei, można powiedzieć, właśnie egzystencjalno-psychologicznym bym powiedział. To znaczy, żyjemy każdy z nas jakoś w swoim świecie, każdemu coś tam działa w jego świecie i tak. Ale to dobrze, to ja mam ostatnie zdanie. Ja bym chciał, żeby to było proste, żeby były proste reguły rządzące. Ja też bym tego chciał. Ale dzisiaj jest przewodnica. Dzisiaj jest przewodnica. Dziękujemy bardzo. Jest. To chcę państwu powiedzieć, że to spotkanie jest zapisywane. I to będzie na stronie wszechlica.org.pl. Tylko nie umiem powiedzieć kiedy. Może za miesiąc, tak? Coś takiego. Myślę, że wcześniej, ale... Także taką mamy rejestrację. Wszechlica jest miła i pomaga festiwalowi, jest całkowicie bez pro publico bono, ale nie ma tak czasu, żeby to jutro było na stronie Wszechnicy. Wszechnica.org.pl. To jest pierwsza wiadomość. Na Facebooku naszym i Rady Upowszechniania Nauki i stronie Festiwalu Nauki wydajemy zawsze zawiadomienie, że będzie takie spotkanie. Zapraszam bardzo. Ktoś z państwa chciałby być zawiadamiany, a jeszcze nie podał swojego nazwiska na listę adresową, to proszę mnie dać, to ja rozsyłam zawsze przed spotkaniem zawiadomienia i plakat, który można sobie wydrukować, powiesić, rozpowszechnić w swoim środowisku.
Ja Państwu bardzo dziękuję, żeście dzisiaj przyszli. Ja mam takie uczucie, że absolutnie szliśmy po powierzchni zagadnień, które są pasjonujące. Ja cały czas myślę, że jak idziemy do cioci na imieniny, to rozmawiamy, kogo boli jaka wątroba, albo o tym, co ostatnio powiedział Kaczyński. A można przeprowadzić pasjonującą rozmowę, abstrahując od tego, co łatwo nam się nasuwa i jeszcze jak miłość, co tam ostatnio się działo. Więc namawiam Państwa do miłych spotkań u cioci. Dziękuję bardzo za to, żeście przyszli. Dziękuję bardzo dzisiejszym parom, którzy naprawdę zgubiliśmy.